Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash of the Titans, a raczej zagrajmy w Crash of the Titans na PlayStation 2 i obecnie tylko na PS2, dlatego że nie gram na innej wersji, więc no. Poprzednim razem udało nam się poznać fabułę gry, przeszliśmy pierwsze 6 epizodów i jak widzicie do teraz nie poprawiłem tych wyników, ale spokojnie, po dzisiejszej sesji zabiorę się za to. No i skończyliśmy na epizodzie 6, gdzie spotkaliśmy badassowego tytana, który nazywa się Shelefant. No i cóż, myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynamy dalszą część historii tej fabuły, więc... Let's go! Episode 7. The Blizzard of Claws. Okej, nazwa tego poziomu to parodia filmu Czarnoksiężnik z krainy Ooze. I co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? No generalnie pojawi się tutaj pewna postać, która... jak to mówi ciekawostkowa Wikipedia, złamie czwartą ścianę. Oto debiut nowych tytanów, czyli Magma Dun. Szczerze powiedziawszy, jedni z moich ulubionych tytanów, jeżeli mam być szczery, ale są oni kurde mega trudni na hardzie. Ale myślę, że to nie jest raczej zdziwienie. I wiecie co, ściszę sobie troszeczkę tutaj gierkę, dlatego że mam jakieś dziwne wrażenie, że jest nieco za głośno. Dobra, wszystko się tutaj nagrywa, super. Ja się może na wszelki wypadek odsunę. O. I wymienię od razu tytana. Na wszelki wypadek, żeby nie było. Double whammy. Czyli mam dwa razy wcisnąć trójkąt, tak? Dobrze zauważyłem? Chyba dobrze zauważyłem. No i dobra, będziemy tutaj zaraz sobie niszczyli tą kamienną ścianę, bo wypada. Żeby już się potem z tym nie pierdzielić. O, ściana została zniszczona. I teraz zróbmy coś takiego właśnie. Dobra, nie do końca przemyślałem to, co chciałem zrobić, okej. Więc ja proponuję sobie teraz uciec. O nie, coś mi się wydaje, że to będzie powtórka z rozrywki, że dzisiaj też takie fejle będą jak ostatnim razem. Ale to są konsekwencje grania na hardzie, nie? Ale co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym epizodem, to muszę przyznać, że są one dosyć spoko, bo z moim znajomym, jak graliśmy, to w sumie nie mieliśmy z nim jakiegoś super problemu, powiem więcej. Znaczy powiem więcej, powiem szczerze. Dobrze, że ten w ogóle Magma Dun przyszedł do mnie, bo teraz będę mógł łatwo tamtych pocisnąć. I nawet wiem jak pocisnę. Po prostu X-em. Dobra, to było zmarnowanie tego power-upu. A raczej nie power-upu, a specjalnego ataku, więc no. O, dobrze! Teraz wymieniamy tytana. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę posiedzę, bo chcę zobaczyć, czy uda mi się ten zdobyć, powiedzmy, mojo za tam wybicie paru tytanów. Bo myślę, że warto jest czasami trochę pogrindować te mojosy. Dobra, porobiony został. Wymiana na kolejnego i przy okazji sobie te mojo pofarmimy, więc nie można narzekać. O, dobra, dawaj, wymieniamy. Teraz dopiero zrobimy rozpierduchę. Okej, dobra, został nam już ostatni.
Ale to była głupota, ale to była głupota. Dobra, już nie będę tracił czasu, nie? Lecimy do przodu, bo kurde, tutaj zbyt dużo czasu straciłem na tej jednej sekcji. Ale chciałem coś sprawdzić. No jak widać, nie było mi to do końca dane. No dobra, zobaczymy, ile tych magmadunów za mną pójdzie. Na razie widzę, że jeden ruszył, więc to jest dobrze. No i dobra, teraz już bez zbędnego przedłużenia lecimy do przodu. Nie będziemy tutaj czasu tracili na tych głąbów. Albo ewentualnie w sumie wymienię tego na tego i tego na tego, żeby modosy zgarnąć. Dokładnie. I teraz wywalone już w nich. Lecimy dalej. Ogólnie w dzisiejszej sesji mam plan dojść do... W dzisiejszej sesji mam plan dojść do bodajże 14 epizodu. Takie są moje plany. Co z planów wyniknie, to zobaczymy. O kurde, ale tutaj pocisnąłem, nie, towarzystwo? O kurde. Dobra, tego to ja się nie spodziewałem, nie? Że coś takiego się stanie. Ale dobra, co ja mogę ogólnie powiedzieć o tym epizodzie? Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba grafika tego poziomu. Level design przede wszystkim, ponieważ nie wiem czemu, ale od Crasha Twin Sanity zakochałem się w lawowych poziomach. I to całkiem szczerze, nie, to nie był Crash Tag Team Racing, tylko to był Crash Twin Sanity, który spowodował, że się zakochałem w tych lawowych poziomach. Tak więc no. I teraz prosta wymianka. Z jednego do drugiego, z drugiego do trzeciego. I zgarniamy mojosy. To co moje jest moje. Jakkolwiek to brzmi. O kurde, skasowałem tutaj, widzę jednego. Dawaj, 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 póki on jeszcze żyje. No nie, nie! Ale to głupota była teraz. Myślałem, że zdążę. Poczekajmy sobie teraz, chwileczkę, spokojnie. Naładujmy sobie nasz power up. O, dokładnie. I teraz skasowany. A przynajmniej sobie pofarmimy trochę mojosów. Z jednego na drugiego, z drugiego na trzeciego. Dokładnie. Może przy okazji sobie życie jakieś ogarniemy nowe. Kto wie, kto wie. Jo, te mojosy są w ogóle jakieś te, magiczne, ponieważ one dawno się powinny w lawie spalić. A tu proszę, jednak nie tym razem. No i dobra, no to co? Teraz mamy sekcję platformową i za pomocą tych metalowych platform i kół zębatych musimy się dostać na drugą stronę. Chyba żadne tytany się teraz tu nie pojawią, co nie? Przynajmniej nie słyszę, żeby się jakiś pojawił, więc jest okej. Dobrze jest. Te koła zębate są nieruchome, tak więc one raczej się nie będą zapadać, ale natomiast te, które się troszeczkę ruszają, już będą się zapadać, czyli te tutaj, mam na myśli te tutaj właśnie cienkie platformy. Takie cieniutkie. Teraz się oddalmy. Dokładnie, o to chodziło. I teraz minionki porobimy. Dalej to są te koalansy. Koalalansy, czy jakoś tak one się nazywały. Dopiero chyba minionki się zmienią od 10 epizodu, coś takiego. Z tego co dobrze pamiętam. W sumie to i tak są debile, bo oni sami siebie zabijają, więc no.
Ale wiem, że ogólnie jeszcze odnośnie takich moich wspomnień, to mój znajomy za bardzo nie przypada za Magma Dunami. Jego z kolei ulubionym tytanem jest Butler. Ja z kolei Butlera bardzo nie lubię. Dla mnie to Butler mocno zsie, jeżeli chodzi o tytanów. Dlatego ja generalnie jak będę miał nim grać, to chyba zagram sobie tylko chwilę. Bo serio nie lubię za bardzo Butlera. Jest to tytan, który bardzo jest mi nie na rękę, jeżeli mam być szczery. Chodźcie tu, no dawajcie. O, trzech naraz, kurde. Ale dobrze. I z jednego do drugiego, i z drugiego do trzeciego, i z trzeciego do przepaści. Co jest ze mną nie tak, kurde? Dawaj, chodźcie tutaj. No w sumie dobra, nie musieliście tutaj przychodzić. To ja do was przyjdę. I znowu powtarzamy schemat, żeby może uda... Może nam się uda, kurde, zrobić tutaj golda. W sensie gold mojo zdobyć. To by było, powiem szczerze, dosyć fajne. O-o. Tutaj może być już teraz problem. A może jednak, nie? Dobra, Spike mi w ogóle nie pomógł. Więc uciekamy. Uciekamy. Spybota tylko zniszczę. I uciekamy. To się źle skończy. No tak, źle się skończyło, dlatego że oni zdążyli uciec. Dobra, chodźcie tu, chodź. No, hono, jeden z drugim. Nie! Kurde! Chciałem go, kurde, z buta pocisnąć, najgorzej. No, kopniaka żeś akurat nie obronił, więc słaby z ciebie zawodnik, tyle ci powiem. A ja teraz zrobię coś takiego. Myk! Ta scena była tak brutalna, że koalansy sobie zginęły. Frajerzy. Jedni. I dlatego, wiecie, twórcy nie pokazali tej bardzo brutalnej sceny. Bo ona była zbyt brutalna, jeżeli mam być szczery. Wiecie, to już wtedy przez to byłaby gra 16+, nie? Gdyby to pokazali. Dobra. Myk. Oj, zmarnowanie, kurde, specjalnej umiejki. No dobra, nie do końca w sumie. Kółko. I kółko. I teraz będziemy mogli sobie podejść do tego, do tej kuleczki, żeby zgarnąć dodatkowe mojosy. Spin attack upgrade, nice. Dobra, jestem teraz ciekaw, gdzie tu będą kolejne te spy boty. W ogóle ile tutaj musimy kombosów zrobić, żeby ten mieć minion mastera? 25. No to mi się wydaje, że mi się nie uda, aczkolwiek mogę się mylić. O, mogę wziąć na hita tego, snajpa. Szkoda tylko, że snajp jest w przeciwieństwie do tych nowych tytanów taki całkiem bezużyteczny, no ale dobra, okej. Przynajmniej ja tak uważam, że jest bezużyteczny.
O! No idiota, się sam wysadził, kurde. 19 na 50. Kurde, którym to się ten... A, R1, dobra. Głupi jestem. Potrzebuję teraz tego. Naładowanie, okej. Tutaj tu i... Let's go. Teraz jeszcze tego snajpa trzeba pocisnąć. Dobrze. I w zasadzie to by było na tyle, ponieważ tutaj i tak już nic nie zestrzelimy, więc... Zróbmy coś takiego. No, na tytanku maksymalnie żeśmy wbili 17 combo, więc... No, to nie jest za dużo. Biorąc pod uwagę, że potrzebujemy tutaj 25, tak więc no... Może się uda nam Minion Mastera zgarnąć. Mam taką nadzieję. Jakbyście słyszeli pada, to przez to, że gram na Shogunie. Bo o tym nie wspominałem, więc tak, gram sobie w grę na Shogun Tracerze. I nie, nie połamię tego ścierwa, jakkolwiek to brzmi. Po prostu uważam, że jest to nawet całkiem spoko, padzio. Przynajmniej ja się na nim jeszcze nie zawiodłem. Ale to się może wszystko zmienić, pamiętajcie. To, że się teraz nie zawiodłem, nie oznacza, że się wkrótce nie zawiodę. Dobra. Dobra, tutaj się wyleczymy, w razie co. I jedziemy z koksem. Wszystkie spy boty zniszczone. No i co, lecimy na rundę bonusową, co nie? Hazardous Habits. A, musimy zabrać 5000 tych green mojosów. No to lightowo. Da się to zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się to za pierwszym razem, bo nie powiem, że nie. Za dzieciaka miałem z tym mojo roomem no troszeczkę problemów. Czemu ja zawsze mówię za dzieciaka? Po prostu jak byłem trochę młodszy, miałem z tym problemy. Udało się. Co tutaj dużo mówić? Po prostu się udało i już. Nie ma tutaj nic szczególnego do zrobienia, dlatego że żeśmy tutaj żadnego tytana nie osiedli, tak więc no, możemy iść dalej. Bo tak to inaczej bym podszedł do tego berła, czy ki wie w ogóle co to jest. Dalej nie znam nazwy tego czegoś. Tak więc no. I wiecie, po prostu bym, no... No co zrobił, no... Wysadził i bym zdobył, kurde, te... Żyćko. I mojosy przy okazji. Dobra, to teraz to towarzystwo postaram się pocisnąć, tak? Ze spin ataku, żeby zrobić combo Kinga. No ale na niestety nie dało rady, dlatego że oni sami się, kurde, wysadzili, jak ci ostatni debile. Więc no. O, i zwiastuje mi to walkę z bossem. Haha, nie myliłem się. Crash, I really am cross with you. I'm just trying to do my job and you go and cause all this chaos. I'm sorry, but I'm gonna have to eat your face. Yeah, I'm really sorry about that. I wish some sort of reconciliation was possible here. And frankly, I'm still mad about the last game. You didn't even invite me. That really hurt. Oh,
Okay, Crash, you've got me a teeny bit worried now, but I still think I can eat your heart. Boże, jak ja nie lubię tego Tiny'ego, nie? Tiny w tej grze to jest chodzący cringe, moi drodzy. Nie cierpię jego postaci. Nie lubię po prostu postaci Crunch'a w tej gierce, okej? Okay? Uważam, że ona jest bardzo źle napisana. Bardzo źle. I dlatego nie dziwię się, że nie powstała trzecia gra z sagi Titanów. Naprawdę, nie dziwię się. Bo szczerze wam powiem, uniwersum Tytanów i w zasadzie Mind Over Mutant wcale zła nie jest. Bo wiele osób tak buldupi, że o Jezu, bo Mind Over Mutant i Titans zniszczyły serię Crash'a i tak dalej. Okej, okay, dobra. Dla was te gry mogą być słabe, ja to naprawdę wszystko rozumiem. Ale gdy traktuje się te gry jako oddzielne uniwersum, a przynajmniej ja tak robię, to uwierzcie mi, to wcale nie jest nic takiego. Można traktować tę grę jako oddzielne uniwersum i w zasadzie wyjdziecie na plus, dlatego że nie będziecie się musieli aż tak bardzo przejmować. Kurde, gdybym wbił 25, ale bym miał już combo kinga zrobionego, no nie. Dobra, naładujmy tego power-upa, może się teraz uda. Tak od razu 25 sypnąć i już bym miał to z głowy. I bym miał, kurde, gold mojosa. Dobra. Ale nie, bo po co? Bo lepiej zmarnować. Niech się więcej tych minionów pojawi, no. Dawajcie. A przy okazji sobie życie nadrobię. Why not? Ale widać, że już nic się dalej nie stanie, więc dobra. Przeczekajmy to. Więc sobie tutaj poniszczmy troszeczkę tych, jak to się mówi? Poniszczmy sobie tutaj troszeczkę beczek, przeszkód. Czemu by nie? Przynajmniej sobie mojosy darmowe zgarniemy. Ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Wiecie, mojosy, że tak powiem, na drzewie nie rosną. A warto je zbierać dlatego, że będą dodatkowe te upgrade'y. Oraz życie będą darmowe. A ja, że tak powiem, nie lubię mojosów, szczerze powiedziawszy, zostawiać. Chociaż to też zależy, bo jak są mojosy w jakimś gównianym miejscu położone, to już wolę zostawić i mieć to trochę w dupie, dlatego że trochę szkoda mojego cennego czasu na takie pierdoły. Concept art odblokowany, dobra. Mogę zniszczyć te tarcze? O, jedną udało mi się zniszczyć, fajnie. Trzeba będzie to uruchomić w ogóle. Ale to za chwilę. Spróbujmy zrobić tak. O! Wiedziałem, że snipe się tutaj pojawi. To było do przewidzenia, moi drodzy. Okej. To ja teraz sobie przysiądę na tego drugiego Magmaduna. I teraz zrobimy coś takiego. I specjalnym power-upem porobiony zostałeś. O, i teraz oni się nagle pojawili. Nagle oni się, kurde, obudzili. Dobra, ja się odsunę w sumie, bo to towarzystwo mi się nie do końca podoba. Koala skin, o proszę. Odblokowałem koala skina. A to dopiero ci heca. Hey, Mr. Batface, stop that! O, patrzcie, kto tutaj się pojawił, Szelefant. Dawaj. Pociśniemy snajpem. O, dobrze. Widzicie, nie musiałem się jakoś super starać. Okej. Minion Master mamy, spoko.
i lecimy dalej. Niestety chyba nie uda nam się zdobyć za combo Kinga, a szkoda, bo byliśmy tak blisko. Miałem tam 24, więc no kurde, to jest bardzo blisko moim zdaniem. Tutaj mi się dosyć przykra rzecz przytrafiła, kiedy grałem w tę grę na emulatorze PSP. Ci, co będą pamiętali moje streamy z 2018, będą wiedzieli, o co mi chodzi. Mianowicie, po konfrontacji z Tajnym gra mi się skraszowała na emulatorku PSP. Nie wiedzieć czemu. Dobra. Ale bardzo lubię tutaj, kurde, muzykę, jak i ten level design. No more, please! You're just too stupendous and fantabulous! Honestly, you're just awesome! I'll tell you where to go! Nina took Coco to the Fiat around the beach. Nina? How's your brother? Nina? You mean Dr. Cortex, don't you? No, Nina! Uka Uka and her got rid of Cortex. They were tired of Cortex failing all the time. This isn't good, Crash. Nina's a lot smarter than Cortex ever could be. I'll take us there now. Get ready, Crash.